Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Cryptorentgen. Serii, w której prześwietlamy dla Was najróżniejsze projekty świata kryptowalut. Następnie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do czołowej setki projektów według kapitalizacji na CoinGecko. A zatrzymamy się dokładnie przy projekcie, który aktualnie przebywa na 27 miejscu, czyli Chainlink. Do nagrania filmu o tym projekcie skłonił nas fakt, że tworząc odcinki do naszej głównej serii Crypto Announcement, bardzo często przekazujemy Wam informacje o Chainlinku. Sam projekt jest bardzo znany z nawiązywania dużej ilości współprac, Mamy również nadzieję, że po naszym materiale czynnik będzie kojarzył się Wam też z czymś innym. Tyle słowem wstępu, nie przedłużając. Zaczynajmy. Strona Chainlinka jest dostępna w trzech językach. Można wyświetlić stronę w języku angielskim, chińskim i japońskim. Odwiedzając stronę Chain.link na samym początku, możemy wyczytać hasło łącz bezpiecznie smart kontakty z danymi i usługami off-chain. Jeżeli oglądacie na bieżąco odcinki kryptoogłoszeń... Wiecie, że dosyć często w swoich Twitterach Chainlink podkreśla walory bezpieczeństwa, które płyną ze zastosowania rozwiązań tego projektu. Chainlink Oracle to zdecentralizowane sieci, które zapewniają odporne na manipulacje wejścia, wyjścia i obliczenia w celu obsługi zaawansowanych smart kontraktów w dowolnym łańcuchu bloków. Chainlink określa się mianem wysoce bezpiecznej i elastycznej infrastruktury. Na niezawodność i odporność na manipulacje ma wpływ możliwość połączenia zaufanych węzłów, danych premium i dowodów kryptograficznych z dowolnym z matką Czelnik zapewnia również bezproblemowe połączenie z dowolnym api, co umożliwia budowę platform, które mogą pobierać dane z dowolnego interfejsu api i łączyć się z istniejącymi systemami oraz integrować z łańcuchem bloków. Czelnik również zapewnia wiele gotowych i sprawdzonych rozwiązań. Projekty mogą zintegrować zbudowane i sprawdzone rozwiązania Oracle, które już zabezpieczają dziesiątki miliardów wartości inteligentnych kontraktów dla wiodących na rynku zdecentralizowanych aplikacji. Bezpieczne są również obliczenia off-chain. Rozwiązanie Chainlink Keepers pomaga zautomatyzować kontrakty, zmniejszając przy tym ryzyko wszelakiej manipulacji. Chainlink znacznie rozszerza możliwość inteligentnych kontraktów, umożliwiając dostęp do rzeczywistych danych i obliczeń poza łańcuchem. Przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji, Bezpieczeństwa i niezawodności związanych z technologią blockchain. Chainlink jest technologią open source, która jest wspólnie rozwijana przez dużą społeczność programistów, badaczy i użytkowników, którzy mają wspólny cel, jakim jest popularyzacja i rozwój Chainlinka. Chainlink organizuje również wiele programów grantowych. Chainlink wynagradza programistów, którzy rozszerzają ilość danych dostępnych w łańcuchu, zwiększają bezpieczeństwo infrastruktury, węzłów i integrują Chainlink z nowymi systemami. Dla projektu Czelnik niezwykle ważna jest współpraca z organizacjami non-profit, organizacjami pozarządowymi. Ta współpraca ma na celu przyspieszenie rozwoju hybrydowych smart kontraktów. Czelnik oferuje swoją pomoc w zakresie tworzenia hybrydowych smart kontraktów. Czelnik zapewnia programistom blockchain łatwą w użyciu platformy do pisania hybrydowych inteligentnych kontraktów, które łączą się z zasobami zewnętrznymi, wykonując obliczenia w łańcuchu i poza łańcuchem. Czelnik opracował serię samouczków mających na celu nauczenie podstaw inteligentnych kontraktów i sposobów ich używania w celu wykorzystywania danych z ekosystemu wyroczni Czelnik. Jest to fajna inicjatywa dla osób, które są zainteresowane tą tematyką i dopiero zaczynają tworzyć inteligentne kontrakty. Osoby średnio zaawansowane nauczą się korzystać z liczb losowych przy smart kontraktach. W dowolnym łańcuchu bloków Czelnik pozwala inteligentnym kontraktom wykorzystywać rozległe zasoby off-chain. Pośród tych zasobów pojawiają się dane cyfrowe, weryfikowalna losowość, funkcja opiekuna, zewnętrzne interfejsy API i wiele innych. Smart kontrakty są z natury rozłączone. Blockchain to wysoce bezpieczne i niezawodne rozwiązanie, które służy do wymiany wartości, ale brakuje tutaj funkcji natywnego pobierania danych zewnętrznych lub wysyłania danych do systemów poza łańcuchem sposób, który gwarantuje kompleksową odporność na manipulację. Dzięki zastosowaniu bezpiecznych wyroczni, Chainlink rozszerza funkcjonalność blockchainów, łącząc inteligentne kontakty z rzeczywistymi danymi, zdarzeniami, płatnościami i obliczeniami poza łańcuchem wysoce odpornym na manipulacje i niezawodny sposób. Bezpieczne sieci Oracle obsługujące dane i usługi poza łańcuchem dla każdej inteligentnej umowy. Chainlink gwarantuje też kompleksową decentralizację. Używając technologii Chainlink będziecie mieli do czynienia z decentralizowanymi sieciami Oracle składającymi się z niezależnych i odpornych na Sybil węzłów, aby zapewnić wysoką dostępność i odporność na manipulację. Kanały cenowe Chainlink dostarczają dane dotyczące rynku finansowego, które są wymagane do wydawania, rozliczania i zabezpieczenia szerokiej gamy aplikacji DeFi. Sieć Chilling obsługuje wiele źródeł cen i danych w produkcji, przy okazji zapewniając dziesiątki miliardów wartości dla wielu wiodących aplikacji DeFi, firm CeFi i różnych innych instytucji finansowych. Chainlink VFR -Fi generuje niezawodną losowość wykorzystywaną m.in. do tworzenia NFT, dystrybucji losowych nagród i napędzania nieprzewidywalnych scenariuszy rozgrywki. Funkcja Chainlink Verifiable Random Function zapewnia licznym grom, Blockchain bezpieczeństwo i daje możliwość na potwierdzenie uczciwego źródła losowości w łańcuchu RNG, przy okazji dając użytkownikom silną gwarancję bezstronności aplikacji. Zdecentralizowana i niezawodna automatyzacja inteligentnych kontraktów, czelnik Keepers umożliwi twórcom inteligentnych kontaktów zlecanie uruchomienia funkcji smart kontaktów z zdecentralizowanej sieci węzłów. Sieć Chalning Keepers monitoruje smart kontakty i wykonuje obliczenia poza łańcuchem aby określić, kiedy należy wywołać funkcję w łańcuchu, zapewnić zdecentralizowaną usługę automatyzacji transakcji. Decentralizowane sieci Czelnik Oracle umożliwiają programistom łączenie inteligentnych kontraktów z dowolnymi zasobami danych lub obliczeniami poza łańcuchem. Zdolność Czelnik do łączenia się z dowolnym interfejsem API i wykonywania dowolnych obliczeń poza łańcuchem otwierają szeroką gamę zastosowań, takich jak Arbol, Albo wykorzystuje czelnik do danych pogodowych. Teta Network wykorzystuje czelnik do danych dotyczących oglądalności w celu zwalczania oszustw reklamowych w Internecie. Chelning jest napędzany przez dużą społeczność dostawców danych, operatorów węzłów, programistów inteligentnych kontraktów, badaczy, audytorów bezpieczeństwa i nie tylko. Chelning oferuje usługę sprzedaży inteligentnych danych i usługi API, najczęściej używanej sieci Oracle. Takie działanie pozwoli klientom Czelnika szybko rozszerzyć swój model biznesowy. Dostawcy danych mogą sprzedawać dane za pośrednictwem swoich istniejących interfejsów API do sieci Czelnik w mniej niż godzinę. Czelnik eliminuje wszystkie zawisłości związane z uruchamianiem węzłów i obsługą płatności kryptowalutowych, umożliwiając dostawcom danych zarabianie na istniejącej infrastrukturze i skupienie się wyłącznie na dostarczaniu wysokiej jakości danych. Dostarczając obliczenia Oracle bezpośrednio do inteligentnych kontraktów w dowolnym łańcuchu bloków, uzyskasz możliwość zarobku, uruchamiając krytyczną infrastrukturę danych, wymaganą do sukcesu łańcucha bloków. Operatorzy węzłów Chainlink są kręgosłupem sieci Chainlink. To właśnie oni obsługują i utrzymują infrastrukturę Oracle. Infrastruktura Oracle pomaga zapewnić, że inteligentne kontrakty w każdym blockchainie mają bezpieczny dostęp do najwyższej jakości danych. Na stronie Czelnika znajdziemy również zakładkę FAQS, czyli zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z tą właśnie zakładką, link pozostawiamy w opisie filmu. Czelnik posiada również program grantów społecznościowych, który pozwala na finansowanie zespołów rozwojowych i badaczy odpowiedzialnych za rozwój smart kontraktów. Czelnik w swoim programie przeznacza spore środki na tworzenie kluczowych narzędzi programistycznych, dodawanie wysokiej jakości danych, i uruchamianie najważniejszych usług sieci Chelning. Chelning wyróżnia następujące granty: granty dla community, granty integracyjne oraz granty badawcze. Chelning również oferuje Bug Bounty Program. Bug Bounty Program pozwala na uzyskanie nagród za znalezienie baga, czyli tzw. błędu defektu. Bug Bounty pozwala na wsparcie programistów i inżynierów bezpieczeństwa. Którzy badają podstawowy kod i zabezpieczają go przed potencjalnymi atakami. W momencie nagrywania tego materiału jeden token Link kosztuje 7,8 dolara. Kapitalizacja rynkowa przekracza 3,5 miliarda, a TH wynosi 52,7 dolara i zostało osiągnięte 10 maja zeszłego roku. Tokeny Link zakupicie na wszystkich, najbardziej popularnych giełdach. Czelnik na swoim Twitterze ma ponad 850 tysięcy obserwujących. Nie będziemy przeglądać samych postów z Twittera Czelnika, bo po pierwsze dzieje się tam naprawdę dużo, a po drugie regularnie zamieszczamy nowinki o Czelnika w naszej głównej serii. Czelnik nieustannie nawiązuje nowe współprace, informuje o projektach i firmach, które adoptują ich rozwiązania. Na Telegramie Czelnika zgromadziło się prawie 37 tysięcy osób. Na samym Telegramie jest ruch, pojawiają się pytania, na które admini Czelnika starają się odpowiadać na bieżąco, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcamy do skorzystania. Pośród mediów Chainlinka znalazło się również miejsce dla trochę mniej popularnego w świecie krypto Discorda. Aktualnie znajduje się tam około 3500 osób. Chainlink posiada również swój kanał w serwisie YouTube. Zdziwiła nas częstotliwość dodawania filmów na tym kanale. No może nie jest to poziom jednego filmu na dzień, jak na naszym kanale, lecz tych materiałów naprawdę jest sporo. Naprawdę widać, że ten projekt się rozwija i naszym zdaniem Chainlink może być takim czarnym koniem następnej hossy. Sami osobiście będziemy bacznie śledzić się po tego projektu. Jednym z ważniejszych aspektów w świecie kryptowalut jest nawiązywanie współprac, a Czelnik chyba jest w tym najlepszy. Oczywiście sama użyteczność Czelninka jest bardzo duża, przecież nawiązywane współprace przez Czelnik zazwyczaj łączą się z wykorzystaniem rozwiązań tego projektu przez innych partnerów. Jeśli chcecie być na bieżąco z projektem Czelnik, śledźcie kolejne odcinki głównej serii na kanale Crypto Announcement. Tam będziemy na bieżąco informowali o losach Czelnika. Takim sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Chciałbym tylko przypomnieć, że nie była to porada inwestycyjna. Jeżeli was projekt zainteresował, należy dokonać własnego researchu, własnej oceny i zainwestować nie więcej, niż możecie faktycznie stracić. Dajcie nam znać w komentarzu, jakie projekty chcielibyście zobaczyć w tej serii. Jeżeli podoba wam się nasza praca, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję wam bardzo za dotrwanie do końca. Życzę wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć.